najstarszym symbolem religii żydowskiej, ale religia nie narodu, bo Żydzi są religią, tak jak chrześcijanie czy muzułmanie, są siedmioramienny świecznik żydowski i swastyka. O tym, że Żydzi są narodem wybranym, nie ma nawet jednej wzmianki w Biblii. Tu na zachowanej ruinie antycznej synagogi mamy razem świecznik i macedońską żydowską swastykę. Przed doręczeniem Biblii Konstantynowi Wielkiemu przez tak zwanych aniołów w roku 325, o czym zrobiłem wcześniej dość obszerny wykład, wszystkie narody świata czciły kosmos jako Boga, a Bogiem Najwyższym był Światowic, czyli Pan Światła. Znakiem jego była swastyka po hindusku, a po lechicku Światowid. W dolnym rogu mamy europejską żydowską swastykę, obok niej mamy swastykę grecką, ale jest to swastyka macedońska, bo słowiańscy Macedończycy używający greki, tak jak Polacy w średniowieczu używali łaciny, podbili Grecję i cały antyczny świat, z wyjątkiem nas, Lechitów, jak podają nasze liczne kroniki, o których o dziwo nikt nie wie. Swastyka macedońska jest ważna dlatego, że Biblia, jak i Józef Flawiusz, arcykapłan świątyni żydowskiej, w wojnie żydowskiej, podaje, że to Macedończyków w Egipcie i Palestynie nazywano Żydami. A z tego wynika, że Jezus i jego apostołowie byli Macedończykami, a za religię mieli Wedy, nazywane przez Persów i Rzymian magią, przez nas Polaków pogaństwem. To ta macedońska swastyka widnieje na większości antycznych świątyń żydowskich w Palestynie. Na uwagę zasługuje też swastyka hinduska, która jest wpisana w gwiazdę Dawida, bo armia Mojżesza według Biblii oprócz Europy podbiła Indię, całą Dolinę Indusu i Afganistan, co opisałem dość dokładnie w tajemnicach Pisma Świętego. Książkę tą ma jeszcze wydawca. Tu mamy ruiny żydowskiej świątyni synagogi Shavei Sion w Palestynie. Cała podłoga posiada mozaikę zrobioną z żydowskich swastyk i jest to czysto żydowska świątynia, jaką budowali Żydzi w Palestynie czasów Jezusa. Do II wojny światowej, kiedy to naziści niemieccy i Hitler zbezczyścili swastykę, święty znak religijny, była ona uznawana za symbol szczęścia i miłości. Angielskie napisy mówią: szczęścia, światłość, miłość, życie, czyli wszystko, co dobre. W przedwojennym wykazie swastyk jako symboli religijnych mamy żydowskie swastyki aż do II wojny światowej. Długopisem wskazuje na swastykę żydowską pośrodku wykazu. Żydzi przed czasami nazistów uważali swastykę za swoją, jako swój znak religijny, jak na tej synagodze z Werony w Italii. I jest to znów swastyka żydowsko-macedońska. Lub na zbudowanej w 1929 roku synagodze z USA. Palestyna czasów Jezusa pełna jest świątyń i synagog żydowskich z macedońską pogańską swastyką. Ta macedońska słowiańska swastyka, czyli światowid,
jest też na tak zwanej świątyni Salomona w Jerozolimie. Mówię zaś tak zwanej, bo zbudował ją nie Salomon, a dziad Jezusa ze strony matki Maryi Herodiany, Herod Wielki. W astronomii swastyka, czyli światowik, jest kołem roku. Koło roku składa się z gwiazdy polarnej, czyli gwiazdy Dawida, wokół której krąży wielki wóz. Położenie wielkiego wozu względem gwiazdy polarnej pokazuje pory roku. Według Wedów, religii naszych przodków i kabały, kosmos jest gigantyczną, wirującą kulą, rodzajem prądnicy, zawierającej w sobie miliardy wirujących według głównych gwiazd galaktyk. W naszej galaktyce taką główną gwiazdą jest gwiazda polarna. Wirowanie kosmosu gromadzi niesamowitą energię elektromagnetyczną, nazywaną w Wedach Zen. Tą energię gromadzimy w Hadesie. Hades to to małe koło w środku. W centrum, czyli w Hadesie, ta energia poprzez gwiazdę polarną rozsyłana jest na wszystkie gwiazdy naszej galaktyki i trafia na Ziemię za pośrednictwem Słońca, dając Ziemi życie. Gwiazda Dawida pojawia się w Biblii tylko przy narodzeniu Jezusa Chrystusa, króla Żydów. Za czasów Heroda Rzymianie podbili macedoński Egipt i Palestynę i przejęli w tych krajach władzę królewską. Herod był Rzymianinem, który poślubił kilka macedońskich księżniczek i tak osiągnął władzę rzymską nad macedońską Palestynę przez wzięcie do swojego haremu właśnie tych macedońskich księżniczek. Co wyjaśnię później. Jezus jako syn macedońskiej księżniczki był Macedończykiem, bo żydostwo przychodzi w linii żeńskiej. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, hebrajskie Betlechem, co po polsku znaczy dom Pana, Jezus jest Panem. W Judei za panowania Heroda oto magowie ze wschodu przybyli, tam nie ma trzech króli, to jest zmyślone. Przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Wtedy Herod przywołał potajemnie magów i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Musimy pamiętać, że Jezus w Biblii podawał się za światłość i podawał się za Pana. A światowid po polsku znaczy po prostu Pan Światła. Poza tym nie ma w Biblii nic o gwieździe Dawida. Pochodzenie rodowód Jezusa i jego adopcyjnego ojca, arcykapłana Józefa, od króla Dawida jest na pierwszej stronie Nowego Testamentu w paragrafie pierwszym. Maryja Herodiana, córka Heroda, była zapłodniona w świątyni, a to znaczyło, że Jezus będzie chciał odebrać władzę dziadowi, co wywoła wojnę o tron i zniszczenie Jerozolimy, co przeraziło nie tylko króla, ale i miasto. Trzech króli wymyślił sobie Kościół katolicki, żeby ukryć przed katolikami, że Jezus był magiem i to kapłani magi, Macedończycy, a nie Żydzi, czcili jego narodziny. Jeśli chodzi o gwiazdę Dawida, to wymyślili ją sobie i wprowadzili do judaizmu syjoniści żydowscy. Wydaje mi się,
że przed pierwszym kongresem syjonistów nie była ona jakimś ważnym elementem judaizmu. Ale wydaje mi się, nie badałem tego dokładnie, więc przeczytajmy, co Żydzi mają o niej na swojej stronie. Tarcza Dawida pojawia się sporadycznie w kontekście żydowskim od starożytności, najczęściej jako motyw dekoracyjny, a nie religijny. Na przykład w Izraelu na łuku synagogi w Galilei znajduje się kamień z gwiazdą. Początkowo gwiazda mogła być używana jako ozdoba architektoniczna na synagogach i w tej postaci znajduje się na synagodze w Tel Hum. Jest bardzo ciekawym, że symbol ten nie pojawia się w Torze, czyli w Starym Testamencie i w Talmudzie. Od siebie dodam tylko, że według Tory Dawid czcił słońce i na słońce składał przysięgi, a z gwiazdą polarną nie miał nic wspólnego. Gwiazdy Dawida użyto w roku 1008 w kodeksie leningradzkim, który jest najstarszym zachowanym rękopisem zawierającym Biblię napisaną w języku hebrajskim. Język hebrajski jest językiem sztucznym i nowym. W czasach Jezusa współczesny mu Józef Flawiusz podaje, że w świątyni jerozolimskiej, do której tylko Żydzi mieli wstęp, napisy dla wiernych były tylko po grecku i po łacinie, bo Żydzi nie znali wtedy hebrajskiego i taki język jeszcze nie istniał. Gwiazda Dawida stała się oficjalnie związana z judaizmem przez syjonistów. Stało się to podczas pierwszego kongresu syjonistycznego w roku 1897. Jest to więc symbol syjonistów żydowskich dodany do judaizmu dość niedawno. Historia niebieskiej gwiazdy Dawida na niebieskiej fladze zaczyna się dopiero w roku 1948. To wtedy powstało nowe państwo Izrael, nigdy wcześniej nie istniejące ani w Biblii, ani w historii, o czym zrobiłem poprzedni wykład. Żółtą gwiazdę Dawida dla wszystkich Żydów rozpropagowali naziści niemieccy, zmuszając wszystkich Żydów do noszenia żółtej gwiazdy w celach identyfikacyjnych przy prześladowaniu, co paradoksalnie utrwaliło ten symbol jako symbol judaizmu. Co jest jednak pewne, że świecznik i macedońska swastyka są najstarszymi znakami religii żydowskiej, a Jezus, syn Maryi Herodiany, był Macedończykiem, co wyjaśnię lepiej w drugiej części wykładu. Dziękuję.